Peto Wtorek, odcinek 38. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. W zeszłym tygodniu było o keto wege, więc dla równowagi dzisiaj porozmawiamy sobie o mięsie, czyli odcinek pod tytułem Czy czerwone mięso powoduje raka? Zapraszam. Pytanie o szkodliwość czerwonego mięsa, o szkodliwość przede wszystkim wołowiny pojawia się bardzo często i to mam wrażenie takimi falami. Średnio raz w roku albo częściej są jakieś publikacje, które pokazują, że czerwone mięso nas zabija. I to już jest tak od wielu lat, zresztą nie mówiąc o tym, że Światowa Organizacja Zdrowia WHO w pewnym momencie nawet zaliczyła mięso czerwone, a przede wszystkim mięso przetworzone, typu boczki, salami, parówki, kebaby itd., do prawdopodobnie karcerogennych substancji, a niektórzy nawet zrównali mięso z papierosami. I pytanie, czy jest to uzasadnione? Już kilkadziesiąt lat temu zostało powiedziane, że czerwone mięso jest karcerogenne, ponieważ zawiera cholesterol, który podnosi nasz cholesterol i jest przyczyną miażdżycy, oraz po drugie zawiera tłuszcze nasycone, co również powoduje nowotwory. Otóż te dwa argumenty, mam nadzieję, że wiecie, już zostały dawno obalone, no ale teraz naukowcy wciąż wymyślają jakieś inne powody na to, że mięso czerwone jest dla nas szkodliwe i że powinniśmy je ograniczyć. Ja w związku z tym, że zajmuję się dietą ketogeniczną i czerwone mięso zazwyczaj moi podopieczni w jadłospisach dostają, chociaż tak jak mówię, nie bazuję tylko na mięsie i keto za to nie jest równa się mięso. Natomiast odnośnie wpływu mięsa na nasze zdrowie już bardzo, bardzo długo dużo rzeczy czytam. I słuchajcie, pierwsza rzecz to jest związana z badaniami. Już nieraz mówiłam, że wszystko możemy udowodnić albo wszystkiemu możemy zaprzeczyć, jeżeli zrobimy odpowiednie badanie. Bo badania A bardzo często są sponsorowane przez firmy, których zależy, żeby osiągnąć konkretny wynik. Albo druga rzecz jest taka, że przeprowadzanie badań związanych z żywieniem jest bardzo trudne, bo ciężko wziąć ludzi, wsadzić ich na kilkanaście lat w jakiś schemat żywienia i w 100% to kontrolować. Więc przede wszystkim ja wierzę metaanalizom, wierzę też temu, co na mnie i na moich pacjentów indywidualnie działa. Natomiast jeżeli chodzi o czerwone mięso, to przede wszystkim bardzo często ktoś udowadnia, że czerwone mięso jest złe, ponieważ na przykład ryzyko raka wzrosło w danym badaniu o 1,5%. Statystycznie to jest nieistotne i mówienie, że coś się stało, ponieważ jedna osoba na 100 rzeczywiście rozwinęła tego raka, nie do końca według mnie jest wiarygodne. Poza tym, jeżeli rzeczywiście czerwone mięso byłoby kancerogenne, to praktycznie w większości badań powinno wychodzić, że osoby, które spożywają większą ilość czerwonego mięsa, są bardziej skłonne do posiadania, do rozwinięcia nowotworów. Natomiast te badania, niektóre pokazują, że tak, a niektóre pokazują, że nie. I ciągle to się miesza. W 2007 roku było takie badanie na prawie 50 tysiącach osób, bodajże w Australii, które pokazało, że wzrosło u osób spożywających mięso ryzyko raka odbytnicy, ale z kolei spadło ryzyko raka jelita grubego. Więc jakby widząc taki wynik, jeżeli możemy sobie trochę pogrzebać i rzeczywiście sprawdzić, co się rzeczywiście kryje za tym badaniem, no to ewidentnie pokazuje to, że najprawdopodobniej to nie czerwone mięso było bądź nie było przyczyną wzrostu bądź spadku prawdopodobieństwa nowotworu. Więc za tym jest coś więcej. Jeżeli jeszcze chodzi o te zalecenia, to z kolei chyba we wrześniu albo w październiku 2019 roku naukowcy w Stanach stwierdzili, że jednak te zalecenia, że kiełbaska równa się papieros, jeżeli chodzi o nasze serce, prawdopodobnie nie mają wystarczającej podstawy naukowej, żeby tak rzeczywiście powiedzieć. Natomiast są też pewne środowiska, którym zależy na tym, żeby po prostu czerwone mięso przedstawiać w złym świetle, bo już od lat też tak się przyjęło. Ostatnio znowu była afera, bo na Netflixie możecie sobie zobaczyć film Game Changers, pewnie wszyscy już to wałkowali 100 razy, więc nie będę się na ten temat rozwodzić, natomiast jest to jakby bezsprzecznie film bardzo subiektywny, więc znowu po prostu się podniosły tumany różnych gróźb,
skandali, kłótni itd., itd. No i ciężko jest człowiekowi, który po prostu nie siedzi w tych badaniach na co dzień i tego nie studiuje, bo ma po prostu życie na bieżąco inne, w tym wszystkim się połapać. Jest jeszcze kolejna sprawa, że bardzo często osoby, które nie jedzą mięsa, na przykład to są osoby, które przychodzą na wegetarianizm i zaczynają w ogóle się zdrowo odżywać i bardziej o siebie dbać. I tutaj takie badanie też nie do końca ma wartość diagnostyczną, no bo jeżeli porównamy, a bardzo często właśnie w tych badaniach, które mówią, że czerwone mięso jest złe, jest porównanie grupy osób, które odżywiają się syfem, czyli odżywiają się przede wszystkim tym mięsem, ale przetworzonym jakimiś hamburgerami, kiełbaskami itd., itd., no to jeżeli porównamy to do osób, które rezygnują z czerwonego mięsa, ale również rezygnują z całego tego syfu, no to jakby jak w ogóle możemy porównywać te dwie grupy? Natomiast jeżeli rzeczywiście było kilka badań, które porównywało osoby jedzące mięso, ale jedzące je w zdrowej postaci i te niejedzące mięsa, to tutaj nie było różnicy. I nawet są zalecenia, takie dość sprzeczne w niektórych badaniach, że dieta śródziemnomorska jest dobra. No ale zobaczcie, w diecie śródziemnomorskiej dozwolone jest czerwone mięso, więc tam również to mięso jest spożywane, a to dieta śródziemnomorska, i to jest ogólnie przyjęte, ma przeciwdziałać nowotworom i sprzyjać naszemu sercu. Także moim zdaniem tutaj najważniejsze jest pytanie też, skąd to mięso pozyskujemy i jaki to jest rodzaj mięsa. Nie możemy porównywać dobrej jakości wołowiny, jeszcze najlepiej oczywiście z krów wypasanych na łąkach, do przetworzonego mięsa w kebabie. Jakby to są dwie zupełnie różne rzeczy i ważne jest bardzo tutaj źródło. Natomiast o tym może nie słyszeliście, ja to chyba przeczytałam jakiś czas temu u Chrisa Chrisera, on bardzo dużo w ogóle na temat mięsa pisze, więc polecam Wam jego artykuły. On powiedział, że krowy między innymi mają inny układ trawienny niż na przykład drób. I jeżeli nawet wybieramy to bardziej przetworzone mięso, to mniej negatywnych skutków będzie miało zjedzenie wołowiny, nawet takiej nie do końca z pewnego pochodzenia, niż zjedzenie kurczaka, który jest po prostu sztucznie karmiony paszą, ponieważ przez to, że krowa ma inny układ pokarmowy, to podczas trawienia i tak te proporcje tłuszczów nasyconych do tłuszczów nienasyconych pozostają mniej więcej takie same, nieważne czy to jest po prostu szczęśliwa, radosna krówka, albo raczej była pasąca się na łące, czy jednak hodowana. Więc tutaj ten argument właśnie pokazuje, że być może nawet to czerwone mięso będzie lepszym wyborem. Oczywiście nie musimy po prostu go z każdej strony po prostu przesmażyć tego kotleta i żeby on skwierczał na tej patelni, ani nie musimy kupować już jakichś tam właśnie gotowców, czy chodzić do fast foodów. Ale moim zdaniem to też jest fakt godny uwagi właśnie w nawiązaniu do tego układu pokarmowego krowy. No i słuchajcie, już tak na zdrowy rozum, jeżeli ktoś porównuje mięso wołowe czy mięso czerwone ogólnie do papierosów, to powiedzcie mi, jakie mogą być pozytywne efekty spalenia papierosów? No nie wiem, może takie, że po prostu będzie Ci dobrze, jak sobie zapalisz tego papierosa, bo nie potrafisz inaczej ogarnąć swojego stresu. Natomiast jeśli chodzi o pozytywny wpływ mięsa na nasze zdrowie, no to jest on znacznie bardziej istotny. I właśnie do tego przechodzimy. Przede wszystkim czerwone mięso jest bardzo bogate w dobrze przyswajalne żelazo, w witaminy z grupy B, a nawet możemy pozyskać witaminę D z mięsa, a jak wiemy, bardzo trudno jest w ogóle jakkolwiek uzupełnić witaminy D, no bo teraz słońce zamykamy w kapsułce i ciężko jest po prostu się nie suplementować. Natomiast właśnie osoby, które spożywają dobrej jakości czerwone mięso, mają wyższe poziomy witaminy D3. I mięso czerwone jest też bardzo dobrym źródłem wielu innych składników mineralnych, m.in. cynku, selenu, miedzi i tych wszystkich mikropierwiastków, których bardzo potrzebujemy. I przede wszystkim te składniki są bardzo dobrze biodostępne, czyli zdecydowanie więcej nasz organizm przyswoi z nich niż na przykład ze źródeł roślinnych, ze strączków itd., itd. A kolejna rzecz to jest taka, że mięso czerwone ma tłuszcze CLA, czyli te tak zwane tłuszcze trans. Natomiast tłuszcze trans oczywiście są niezdrowe, ale te tłuszcze CLA, które naturalnie występują
w mięsie i podkreślam, naturalnie, jakakolwiek suplementacja w kapsułkach nie ma potwierdzonego dobrego działania. Okazuje się, że CLA zawarte w mięsie może wpływać pozytywnie na nasze serce, może obniżać ryzyko nowotworów, może pozytywnie wpływać na redukcję tkanki tłuszczowej i na nasze samopoczucie. Także zobaczcie, z jednej strony mowa jest o tym, że to mięso ma negatywny wpływ na nasze serce i jakby może zwiększać ryzyko nowotworów, a tutaj fizyka, chemia, biologia pokazuje coś zupełnie innego. Więc po prostu warto zachować rozsądek, jeżeli nie chcesz jeść mięsa, ja Cię do tego bynajmniej nie zmuszam, nie uważam, że każdy musi jeść mięso, natomiast jeżeli go nie jesz, to pamiętaj, że warto jest zbilansować w inny sposób swoją dietę i jest to ważne, a jeżeli jesz mięso i jest Ci z tym dobrze, to proszę nie popadaj w jakieś skrajności, które Ci nie będą służyć i nie słuchaj tak byle czego, tylko zawsze postaraj się gdzieś tam dojść do źródła, jeżeli coś wzbudza Twoje wątpliwości i po prostu to sprawdzić. Więc jeżeli do mnie również nie masz do końca zaufania, to ja się nie obrażę i możesz chociażby kliknąć w linki, które w komentarzu do tego filmu albo w opisie zamieściłam i po prostu poczytać, sprawdzić i dbać o siebie tak, żebyś czuł się z tym dobrze, żebyś czuła się z tym dobrze i żeby nie nastrzegnęło to Twojego zdrowia. Jakie w ogóle słowa zaczynam używać, to znak, że powinniśmy kończyć. No, więc ja pozdrawiam ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!